Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Metal Maniac Shop. Siema wariaty, witam was na planie zdjęciowym najnowszego odcinka Metal Maniaka. Pod ostatnim odcinkiem pojawiło się sporo jakichś dziwnych komentarzy, że to taka pojedyncza obróbka, że nie do końca. Więc dzisiejszy odcinek dedykuję wszystkim miłośnikom podwójnego felcowania. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonać fałdę fińską i jak mi to wyszło, obejrzyjcie wideo. Pokażę wam, jak to zrobić na jednym narożniku. Akurat wybrałem sobie tył okna. Na pozostałych narożnikach robimy tak samo, więc wystarczy nam tutaj akurat ten jeden. W przypadku tego akurat okna mam 8 cm do góry, to wypuszczam sobie obróbkę też na 8, żeby łatwiej nam się to rysowało. Tu sobie narysujemy kreskę i tutaj też rysujemy 8. No i włączymy. Góry nacinamy na tych 8. Najlepiej to teraz rozgiąć, rozpłaszczyć. Teraz rysujemy akurat w tym przypadku, może być to na 3,5, ja zrobię trochę mniejszą sobie, tak, żeby ten krzew był taki wąski bardziej. Nie zrobię na 3 cm, narysujmy. Rysujemy kreseczkę. Okay. Teraz rysujemy kreskę tutaj, w tym miejscu. I to jest kąt 45 stopni. Czyli nam te 8 cm równo w tym tutaj punkciku, jak narysujecie, to będzie ten kąt. Rysujemy 3 cm. I teraz musimy takim lekkim łuczkiem tutaj sobie wyjść. Tak o mniej więcej, potem można to jeszcze dociąć wszystko, jak odstawimy. I to musimy odciąć. No i powinno wyjść coś takiego. To, co w tym trójkącie tutaj gniemy w tamtą stronę, jakbyśmy chcieli zawinąć na okno, a to, co tutaj zamalowane, musimy odgiąć w tą stronę. Musicie się zaopatrzyć w takie cążki. Są dostępne w sklepie u mnie. I ciągniemy lekko do siebie. Staramy się przełamać tutaj tą obróbeczkę, tu żeby powstało lekkie gięcie. No i teraz jedziemy w drugą stronę tą resztę. Ciach. Tutaj łapiemy do samego dołu i przyginamy. O, właśnie tak. O. I jedziemy z tym już do góry. Ciach. Tu sobie możemy lekko spłaszczyć. I teraz już wciągamy. O, żeby zrobić tutaj kąt 90 stopni. Teraz jeszcze troszkę musimy podnieść nasze rąbki. Ciach. No i nasza fińska fałda już pomału w 50% by była. O, to mały rąbek dopiero. To jest dobry moment, żeby odkleić folię tutaj z tego rąbka. I to jest ten czas, kiedy możemy poprawić sobie tutaj to cięcie naszego łuczku, żeby było bez żadnych zadziorków. Stabilizujemy naszą obróbeczkę. Spinamy, przykręcamy jak możemy. Kiedy przyłożymy nasz tył, możemy sobie już odznaczyć, gdzie uciąć. Tutaj z tyłu.
odrysowujemy nasz łuczek. I zostawiamy około 6-7 mm. Tu jeszcze musimy naciąć do drugiego zagięcia. O. Możemy jeszcze kawałeczek podciąć. O. No i przeginamy, felcujemy. Żeby było łatwiejsze dojście tam, możemy sobie tylko ostrożnie z tą szelajzą tam w środku. Warto jest jakąś blaszkę sobie tam wcisnąć. O. I możemy teraz całość odchylić lekko do tyłu, żeby było lepsze dojście dla naszych narzędzi. I podginamy. Lekko, lekko motyk to potem już weźmie i klepiemy. W momentach, kiedy działamy w tych miejscach, lepiej ta blaszka, żeby tu była, żeby ten narożnik zabezpieczyć, bo jego będzie potem widać. I nawet jak nam się obsknie młotek, gdzieś tu uderzymy, to nie uszkadzamy naszego opierzenia. Odgiąć. Jupi! I mamy całość.
zaklepaną na dwa razy. Zobaczmy, jak to, co to się tu kryje pod tą folią teraz, jak to nam wyszło. By chciało być. Teraz na górę zakładamy kołnierz i wsio! I w ten sam sposób obrabiamy, moi drodzy, wszystkie cztery narożniki. Mamy taką obróbeczkę. Oczywiście zaczynamy od dołu, od przodu, potem zakładamy boki. Tak jak tutaj Wam pokazałem, to będą Wasze boki i u góry robimy tak, jak to tutaj zrobiliśmy. Z drugiej strony identycznie tak samo. Łatwizna, bułka z bananem. I nikt mi nie powie, że to nie jest szczelna obróbka. To w zasadzie wszystko na dzisiaj. Zapraszam już teraz na kolejny odcinek Metalmaniaka. Jeżeli ten film Ci się podobał, koniecznie go udostępnij lub pokaż znajomym. Nie zapomnij o łapce w górę. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Cześć.